przechodziły żadne myśli, żeby jednak wyjechać na treningu na torach, gdy się pojawiłeś, już jakaś taka myśl nie przeleciała ci przez głowę? Znaczy się pogodziłem z tym, że mam koniec sezonu i tylko mogę oglądać. Mimo że chęci są do jazdy, to i tak już zwolnienie wystawiłem, więc by się dowiedział później ZUS, to bym nie dostał odszkodowania. Panie Piotrze, ta długa przerwa już powoli dobiega końca, bo dzisiaj taki większy trening, w niedzielę już mecz ligowy, to chyba dobrze, że w końcu koniec tego czekania następuje. No tak, nic nie wnosi, czekanie za bardzo, już więcej tutaj nic nie idzie. Z tych przygotowań wyciągnąć to, co daliśmy radę, to żeśmy poczynili. Kręcimy kółka w własnym sosie, no ale nic więcej nie możemy zrobić. Uważam, że przygotowania, jak te możliwości, jesteśmy dobrze, jedziemy zawalczyć. Nie, no teraz każda okazja jest dobra tak naprawdę do jazdy, bo zawodów jest jak naprawdę niewiele, wszystkie ligi bynajmniej w moim przypadku się pokończyły i w zasadzie został tylko trening ten dzisiejszy, jeszcze w niedzielę wybieram się do Grudziądza i tam już zakończę sezon i odstawię motocykle w kąt.